Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego. Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kornaś. Proszę Państwa, w ostatnią niedzielę odbyła się druga tura wyborów prezydenckich we Francji, które zgodnie z przewidywaniami wygrał urzędujący prezydent Emmanuel Macron. Wprawdzie Marine Le Pen osiągnęła wynik rekordowy w historii tego swojego ugrupowania, no ale to nie wystarczyło, żeby została prezydentem. Zdecydowali o tym wyborcy pana Mélenchona, który uzyskał powyżej 20% głosów w pierwszej turze. Ten pan Mélenchon to jest komunista, taki z czarnym podniebieniem. No a jego wyborcy to są w połowie tam komuniści, a w drugiej połowie kolorowi obywatele francuscy. No i to oni zdecydowali o wyborach prezydenckich. Ciekawe, że pan Zemmour, który jest Żydem, zaraz po pierwszej turze wezwał swoich wyborców, swoich zwolenników, żeby głosowali na Marine Le Pen, co oznacza, że Żydzi nic do Marine Le Pen nie mają. No ale z kolei pan Mélenchon wezwał swoich wyborców, żeby absolutnie pod żadnym pozorem na Marine nie głosowali. No i jest tak, jak jest. Co to oznacza? Ponieważ Emmanuel Macron jest zwolennikiem budowy Unii Europejskiej, czy kontynuowania budowy Unii Europejskiej jako państwa federalist o strukturze federalnej, no to znaczy, że ta budowa Czwartej Rzeszy będzie postępowała. Marina była przeciwna temu. Marina w ogóle uważała, że należy przywrócić porządek lizboński, to znaczy przywrócić strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, a w ogóle wyprowadzić Francję ze struktur wojskowych NATO, tak jak to było za czasów generała de Gaulle'a. No, ale Marina przegrała ze zwycięstwa Macrona, w związku z tym bardzo się ucieszył przewodniczący Volksdeutsche Partei Donald Tusk, no bo jasne, jak Macron będzie tutaj budował razem z Niemcami Czwartą Rzeszę, no to czego innego przewodniczący Volksdeutsche Partei mógłby oczekiwać. Proszę Państwa, więc tutaj się na tym odcinku sytuacja się wyjaśniła. Niemcy oczywiście wykorzystują wojnę do tego, żeby wzmocnić Bundeswehrę, i to tak skokowo, tam 100 miliardów euro zamierzają przeznaczyć na ten cel. Wygląda na to, że w rezultacie perspektywa europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, to znaczy wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli, pod którą pozostaje od 1955 roku, może stać się realniejsza. Tymczasem do Kijowa przybyli w pielgrzymce dwaj dygnitarze amerykańscy, pan Antony Blinken, sekretarz stanu, i pan Lloyd Austin, sekretarz obrony. Pan Blinken po rozmowie z prezydentem Zełenskim powiedział, że Rosja już wojnę przegrała, ale pan Lloyd Austin trochę inaczej sytuację komentował. Mianowicie powiedział, że celem tej wojny jest obezwładnienie Rosji. No więc jeżeli celem tej wojny jest obezwładnienie Rosji, to jeszcze nie wiadomo, czy Rosja przegrała, czy wygrała. Warto tutaj posłużyć się takimi ocenami dokonanymi z jednej strony przez sztab generalny Ukrainy, a z drugiej strony przez Ministerstwo Obrony Rosji. Sztab generalny Ukrainy ocenia rosyjskie straty w tej wojnie, a Ministerstwo Obrony Rosji ocenia straty ukraińskie. Co z tego zestawienia wynika? Nie będę tutaj Państwa zanudzał, zresztą nie pamiętam wszystkich szczegółowych danych. Wygląda na to, z tego zestawienia wynika, że straty rosyjskie
sięgają 2-3% potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej, podczas kiedy straty ukraińskie przekraczają nawet 50% potencjału militarnego Ukrainy, a w niektórych dziedzinach nawet sięgają 100%. Na przykład na 38 okrętów wojennych, jakie Ukraina miała, wszystkie 38 zostało zniszczonych. W związku z tym, no to jest 100%. W innych branżach, że tak powiem, w innych dziedzinach te straty są oczywiście mniejsze, ale bardzo dotkliwe straty poniosło ukraińskie lotnictwo. No więc z tego zestawienia wynika jeden wniosek. Nie taki, że Rosja przegrała, czy że nie może przegrać, bo każdy może przegrać. Natomiast wynika z tego, że jedynym sposobem na to, by Ukraina była zdolna do kontynuowania wojny, są ogromne dostawy uzbrojenia i amunicji z zewnątrz. No i po tej pielgrzymce do Kijowa sekretarz obrony Lloyd Austin w bazie lotniczej amerykańskiej w Ramstein w Niemczech wezwał wszystkich 40 ministrów obrony z państw zależnych od Stanów Zjednoczonych tam na konferencję i podczas tej konferencji każdemu ministrowi wyznaczył zadania, co ma robić. Także koordynacja w tej chwili pomocy wojskowej dla Ukrainy już nabiera rozmachu nieznanego przedtem, ale Rosjanie również ostrzegają, czy odgrażają się, że będą te transporty z bronią dla Ukrainy traktować jako, jak to wyraził się tuż przed świętami wielkanocnymi jeden z kremlowskich dygnitarzy, jako legalne cele wojskowe. No i proszę Państwa, tego samego dnia, kiedy odbywała się wspomniana konferencja w Ramstein, Rosja zakręciła kurek gazowy dla Polski i dla Bułgarii. Najwyraźniej jest to pierwsze poważne ostrzeżenie. Nasz rząd oczywiście uważa, Polacy, nic się nie stało i tak dalej, jesteśmy na wszystko przygotowani. No, zobaczymy, bo tam już podobno w niektórych gminach gazu zabrakło, ale to być może, że nie z tego powodu. Natomiast no, oczekujemy na uruchomienie Baltic Pipe, który ma być uruchomiony w październiku. No, zobaczymy, jak to będzie. No i podobno zapasy, te zbiorniki, te rezerwowe gazu mamy zapełnione w 70%. No, to wygląda na to, że sytuacja jest pod kontrolą. Jak to będzie dalej, no to zobaczymy. Tymczasem Polska znowu najwyraźniej wyszła przed szereg, bo następnego dnia, to znaczy 27 kwietnia, 10 państw europejskich otworzyło konta w Gazprombanku. O co chodzi? Otóż pretekstem do zakręcenia kurka Polsce, gazowego kurka Polsce, było to, że mimo upływu terminu regulowania płatności, Polska nie uregulowała tych płatności w rublach, a Putin wydał specjalny ukaz, w którym tam zarządził, że od 1 kwietnia płatności, należności za ropę i gaz rosyjski mają być regulowane w rublach. Co w takim razie zrobiło tych 10 państw? Bardzo możliwe, że to jest nie ostatnie słowo. Mianowicie otworzyły sobie rachunki w Gazprombanku, który nie jest objęty sankcjami, podobnie jak sam Gazprom nie jest objęty sankcjami. No i na te rachunki otwarte mają wpłacać należności za ropę i gaz w dolarach albo w euro, a następnie Gazprombank będzie regulował wobec Gazpromu te należności w rublach. No i w ten sposób wilk będzie syty i owca cała. Widać wyraźnie, że znowu wyszliśmy przed orkiestrę jako wzorowy ormowiec, że tak powiem, naszego najważniejszego sojusznika. No, nie wiem, jak to się, do czego to doprowadzi, bo rzeczywiście następujące
następuje eskalacja, a skoro tak, no to napięcie będzie rosło tak jak u Hitchcocka. U Hitchcocka, jak wiemy, najpierw wybucha bomba atomowa, a potem napięcie rośnie, a tutaj może być odwrotnie, że najpierw napięcie będzie rosło, a potem wybuchnie bomba atomowa. No mam nadzieję, że ten scenariusz się nie ziści, ale musimy brać pod uwagę wszystkie możliwości. Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kołenaś.